Witam ponownie. Dziś porozmawiamy o kwalifikowanym materiale siewnym kukurydzy. Dominik, czym kierować się przy wyborze odmiany kukurydzy na kiszonkę? Pierwszą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to czas dojrzewania roślin. W zależności od regionu Polski wybieramy odmiany z różnych grup wczesności, tak aby w terminie zbioru kukurydza miała około 35% suchej masy. Ważnym czynnikiem jest również wielkość gospodarstwa. Przy większej ilości hektarów warto wybierać odmiany z różnych grup wczesności, tak aby swobodnie zarządzać terminami zbioru i zakiszania. Jakimi parametrami powinniśmy sugerować się przy wyborze materiału siewnego, żeby mieć dobrej jakości kiszonkę? W przypadku krów o najwyższej wydajności musimy zwrócić uwagę na zawartość skrobi oraz strawność całych roślin. Ważnym parametrem jest również korzystny stosunek ziarna do masy, czyli szukamy odmian, które mają ładne, dobrze rozwinięte kolby. Dominik, czy możesz powiedzieć nam, która odmiana na rynku jest najlepsza? Nie ma odmiany najlepszej. Ważne w tym przypadku jest FAO, więc sami musimy zdecydować, jakie cechy długości okresu wegetacyjnego potrzebnego do zakumulowania suchej masy jest nam potrzebne. Więc jakie odmiany polecasz? Myślę, że mogę zaproponować 4 odmiany z różnych grup wczesności. Z grupy średnio wczesnej mogę polecić tonację VO220-230 i jubilata VO230-240. SM tonacja przez swój krótki czas dojrzewania jest polecana na wysoko energetyczną kiszonkę dla wysoko wydajnych krów mlecznych, ale również można uprawiać ją na ziarno. Sprawdza się dobrze w rejonach o krótkim okresie wegetacji oraz chętnie wybierane jest do późnego siewu. Kolby są dobrze zaziernione, wypełnione ziarnakami na całej długości. Polecane jest do uprawy w całym kraju, szczególnie w regionach mniej korzystnych klimatycznie. Sprawdza się dobrze również na słabszych glebach. Tonacja wykazuje wysoką odporność na choroby, fuzariozę kolb oraz głownię guzowatą. SM Jubilat to również odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju o kierunku użytkowaniu kiszonka ziarna. Ta odmiana to na pewno wyróżnia się bardzo ładnymi cylindrycznymi kolbami, idealnie wyrównanymi i dobrze wypełnionymi ziarnem, przez to polecana jest do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki. Wykazuje dużą odporność na fuzariozę kolb. Opowiedziałeś nam o 2 odmianach średnio wczesnych. Jakie odmiany z późniejszych grup są warte polecenia? Z grupy średnio późnej zdecydowanie SM Ameca VO260 i SM Piast VO280 wyróżniają się na polu. SM Ameca, tak jak mówi hasło tej odmiany, to rzeka mleka. Rośliny są silne, o rozłożystych liściach i bardzo dobrym wzroście początkowym. Ameca ma długie kolby, odporne na porażenia głownią, co jest niewątpliwie mocną zaletą. Na przestrzeni ostatnich lat, niezależnie od roku, plonuje bardzo stabilnie. Dzięki wysokiej zawartości skrobi polecana jest na produkcję wysokoenergetycznej kiszonki dla krów mlecznych. Następną odmianą jest SM Piast. To bardzo wysokie rośliny o dużych, pełnych kolbach. Długie FAO w połączeniu z mocną cechą Stay Green przyciąga hodowców bydła, którzy szukają dobrych odmian kiszonkarskich. SM Piast najlepiej plonuje na średnich i dobrych glebach. I co jest ważne przy tak długim okresie dojrzewania, to odporność roślin na porażenie głownią guzowatą. Jak widzimy, kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniej odmiany, która spełni nasze wymagania. Dziękuję, Dominik, za przybliżenie nam tych odmian.